Czołg T-72M, który swego czasu służył w siłach zbrojnych RP, trafił do Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym. 42-tonowy kolos musiał zostać przewieziony na specjalnej lawecie. O pojazd pancerny Stanisław Gabryś zabiegał ponad półtora roku. W końcu się udało. Złożyłem wniosek i przy niesamowitych sprzyjających warunkach Ministerstwa Obrony Narodowej, doceniając moje to gromadzenie zbiorów, promowanie wojska i tak dalej, zaakceptowało mój wniosek do przekazania tego czołgu. No, ale to był taki początek drogi. Później trzeba byłoby mieć wszystkie zezwolenia i akceptację tego mojego wniosku przez Inspektora Wsparcia Sił Zbrojnych i Wojska Lądowe, jak i szefostwo Sztabu Generalnego. T-72 to czołg konstrukcji radzieckiej, wprowadzony na uzbrojenie wojsk rosyjskich w początku lat 70. Produkowany w Niżnym Tagilu w uralskiej fabryce wagonów. Na wyposażenie Wojska Polskiego wszedł w 1978 roku. Do dziś stanowi podstawowy komponent polskich wojsk pancernych. Na ówczesne czasy, kiedy on wszedł w 72 roku na wyposażenie armii rosyjskiej. Do lat jak 84-85 był najgroźniejszym czołgiem na świecie. Dlaczego? Dlatego, że miał potężną armatę. Przebijał każdy jeden pancerz czołgów zachodnich. No ale później weszły już Abramsy, Leclerki, Leopardy i już niestety to były pancerze wielowarstwowe. I dlatego też on poszedł, musiał podlegać modernizacji. Wyprodukowano go około 22 tysiące. Tym czołgiem jeździ bardzo, bardzo dużo armii Europy, Azji, Afryki. Najnowszy eksponat wzbogaci prywatną kolekcję Stanisława Gabrysia, który w Witoszowie Dolnym zgromadził imponujący arsenał broni wszelkiego rodzaju. Poczynając od mundurów i pistoletów, powozy rozpoznania, działa przeciwpancerne czy nawet myśliwce bojowe.